Cześć, tu Wojtek z polskazwiedza.pl. Dzisiaj chcę Wam pokazać pierwsze użycie, czy pierwsze rozpakowanie popularnego namiotu Quechua Arpenas Family, czteroosobowy. Tutaj zobaczycie jego pełne wymiary. Kupicie go w takiej oto przenośnej torbie. Wagę swoją ma, ale jeżeli po pierwszym użyciu spakujemy go do tej torby, to będzie dla mnie duży sukces, więc zaczynamy. Dobra, zobaczmy, co będzie w środku. Pewnie namiot, ha, 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 taki suchar. Namiot spakowany. Jest jedna instrukcja. Tak to wygląda. Patrząc na instrukcję, wydaje się to przejrzyste i proste. Zaraz będziemy sprawdzać. Już pierwsze rozłożenie pokazuje, jaki on będzie naprawdę duży. Tak wygląda namiot, jeszcze nie postawiony, ale spójrzcie. Taka mała torba, a wyszedł wielki namiot. Jak spadochron normalny. Krok pierwszy. Czy to co teraz robimy? Rozdzielamy poszczególne pałąki. Jak widzicie, one są ze sobą połączone. Jest takich części 3. Dzięki temu będziemy mogli ładnie to wszystko spasować. Usztywniamy konstrukcję. Pałąki powoli wchodzą tam, gdzie mają być, żeby usztywnić całą konstrukcję. Chciałbym naprawdę bardzo się cofnąć, żeby objąć całą scenę montażu, więc będą wycinki. Jak widzicie, jednocześnie z dwóch stron, żeby było szybciej. Teraz trzecia część stelaża na końcu. I zaraz to wszystko pójdzie do góry. Bardzo przyjemnie się przy tym pracuje. Patrząc na instrukcję, teraz musimy zablokować, żeby powstał stabilny stelaż. Jak widzicie, szukamy takich części. Teraz będziemy tam tutaj będziemy szukać i będziemy je montować. Pierwszy etap zrobiony, czyli pierwsza część. To co trzeba zrobić, to jak widzicie, trzeba wcelować elementem stelaża w te nóżki z jednej i z drugiej strony i to samo będziemy robili z naszym dalszym namiotem. Zmieniliśmy podejście, zobaczyliśmy w instrukcji, jeśli to jest montowane na płasko, to my też tak zrobiliśmy. Proszę bardzo, taka kanapeczka nam wychodzi i teraz część trzecia. Jeszcze bez mocowań, ale wystarczy, że ustabilizowaliśmy stelaż. Proszę bardzo, szczęście nie ma wiecznego dnia, więc to się trzyma jeszcze bez napinania. Ale widać, jaki to jest gigantyczny namiot. Cofnę się, żeby Wam pokazać. Pierwsze zwiedzanie. Idę. Nie w butach. Przepraszam. Jeszcze zwiedzanie. Czyli mamy przedsionek.
albo powiedzmy pokój dzienny 5 metrów kwadratowych. Potem mamy część drugą, która teraz mi się schowała. Mamy część drugą. Tak wygląda w środku. To jest niesamowite, że namiot jest podzielony na dwie części. Mamy tutaj część sypialnianą z wewnętrznymi drzwiami. Możemy je zamknąć i się oddzielić od części właśnie takiej, to powiedzmy dziennej, albo jeżeli kolejne dwie osoby będą spały. Więc tu jestem w ostatniej komorze. Tu mamy okno też, więc można wywiecznik otworzyć, żeby był dopływ świeżego powietrza. Tu są właśnie drzwi. I kolejne dwie osoby, jako że namiot jest czteroosobowy, będą spały tutaj. Możemy się nimi oddzielić i tu są już, i tu jest już wyjście na zewnątrz. Namiot postawiony. Na razie tylko w niektórych miejscach, żeby ustabilizować. Ale zobaczcie, jaki on jest duży. I to wszystko przyjdzie do Was w małej torbie, więc możecie bardzo łatwo to przenosić. Jeżeli nawet podróżujecie kamperem, ale czasami Wam przyjdzie do głowy, żeby czasami się rozstawić gdzieś w lesie namiotem, jesteście większą grupą, no to taki namiot myślę, że spełni Wasze oczekiwania i Wasze potrzeby. Ten namiot jest reklamowany jako Fresh Black, czyli ta tkanina jest tak skonstruowana, że nie przepuszcza żadnych promieni słonecznych, więc rano nie obudzą Was, będziecie mogli się wyspać. Cena to jest około 700 zł, wydaje mi się atrakcyjną ceną za tak duży namiot, czteroosobowy. Samo stawianie zajęło nam jakieś 25 minut, ale robiliśmy to pierwszy raz, więc myślę, że z każdym kolejnym stawianiem, rozkładaniem i pakowaniem będzie coraz lepiej. Więc jeżeli szukacie dużego, rodzinnego namiotu, który może spać 4-5 osób, do powiedzmy dwie pary i dziecko, to zainteresujcie się tym namiotem. W ciągu dnia o tyle jest dobre, że można w takiej części dziennej schować materac i zobaczcie, jak się zrobiło jeszcze dużo miejsca, żeby w ciągu dnia wykorzystać namiot nie tylko właśnie do spania, ale i żeby było dobrym miejscem spędzić. Teraz ten duży namiot będziemy pakować do tej małej torby, którą widzieliście na początku. Mam nadzieję, że nam się uda. Rozłożyliśmy namiot, więc teraz kluczowe, żeby ten cały namiot teraz zmieścił się w tej małej torbie. Decathlon stanął na wysokości zadania i na drugiej stronie instrukcji rozkładania jest instrukcja składania. Idea jest taka, że cały namiot będziemy składać na pół, a potem znów na pół, zrolujemy i całość do torby. Złożenie było o wiele szybsze niż rozłożenie, czyli po prostu składaliśmy na pół, na pół, na pół, aż jest odpowiednia długość, żeby się zmieściło do torby. Tutaj śledzie, pozostałe rzeczy i teraz rolujemy. I złożone. Zaraz będzie chwila prawdy, ale myślę, że mamy to. Cały wielki namiot spakowany, zajęło to parę minut, jeszcze ostatnie szlify i proszę bardzo, namiot spakowany, można iść. Zarówno rozkładanie, jak i składanie okazało się bardzo proste. Rozkładanie zajęło nam jakieś 25 minut, składanie myślę, że mniej niż 10, dokładnie nie sprawdzałem, ale instrukcja Decathlonu była na tyle jasna, że nie mieliśmy żadnego problemu, żeby go złożyć. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, Wojtek z Polska Zwiedza, hej! Dzięki za oglądanie, przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.